Siemanko, witam was serdecznie już w kolejnym odcinku z Epickich Porażek. Tym razem zaprezentuję wam oto ten zacny pojazd, jakim jest T-34, piątotierowy czołg średni, ruski, radziecki, jakby zwał, tak zwał, bardzo dobry, dosyć szybko przeładowuje, strzela, ma z dobrą penetrację i zobaczymy, co tutaj kolega, obym prawie zapomniał, RG... RBU-5 zrobi z klanu 1TG DPGS. No i widzimy tutaj kolega na mapie przełęcz, jedzie na prawą stronę. No i zobaczymy, jak to się rozegra. No, kolegę bardzo ładnie wylosowało. Ja też lubiłem ten czołg. Kto by nie lubiał z nas, Polaków, T-34, T-34-85. No to są takie pojazdy, które trzeba właściwie grać nimi i cieszyć się z tego, że mamy takie pojazdy przerobione, znaczy w sumie to są ruskie, a my mamy przerobione ruskie i może w końcu będziemy mieć to drzewko polskie w WOT-cie za jakieś 2 lata, może w ogóle nie będzie, ale może się w końcu postarają, może jednak ktoś coś wymyśli, żeby i dać WG pomysł na te kolejne czołgi od 8 do 10, żeby były nie tak dobre jak ruskie, zbliżone do ruskich, może nawet trochę gorsze, żeby się Ruscy nie buntowali, żeby były troszkę OP, żeby Polacy byli też zadowoleni. I WG ma z tym wielki, ale to wielki problem. Jest tutaj kolega pojechał na most, a tutaj mamy obiekta, o kurde, pancera 4H, który nie ogarnia zbytnio, zjechał, stracił 150 HP. Już praktycznie do bitki, kolega ma bardzo szybkie przeładowanie i w tym momencie pancer 4H zginął, a mógł mieć haubicę, strzelić kolegę w bok i już byłoby po tej bitwie, ale nie zrobił tego, miał jakieś stokowe chyba działo. O, tutaj kolega z pancer 4D tym razem, tamtym H, wyjechał prosto pod lufę kolegi i już kolega tym samym na samym początku bitwy ma 2 fraki. Oczywiście widzimy, że lewa strona naszej mapy powoli zaczyna padać, ponieważ nie pojechało tam zbyt dużo czołgów. DW2 pojechało mostem, parę osób pojechało tutaj z kolegą na prawą stronę, tymczasem lewa strona została sama, a tam jest, jak widzimy, Churchill 3. Bardzo groźny pojazd na tych poziomach, jak jest na topce, to naprawdę ten czołg robi taką ściekę, że nie ma co po nim zbierać i w tym momencie to wszystko, te wszystkie pojazdy zmierzają ku naszemu kapu. Tutaj kolega chyba będzie robić im dupę, ale tu jeszcze mamy parę czołgów, które trzeba by wcześniej rozwalić. W tym no, Sztuga między innymi, który teraz pudłuje i na tym się kończy jego gra w tej bitwie. Tutaj jeszcze kolega zobaczył Artę, główny cel. Arta nie trafiła, kolega bardzo ładne strzały oddaje i tymczasem ma już 4 fragi, a minęło niecałe 3 minuty bitwy i teraz kolega już jedzie na bazę od dupy strony, tak jakby, żeby tego Churchilla tak troszkę zaskoczyć, troszkę mieć nad nim większą przewagę, ponieważ ma tak duże, szybkie przeładowanie, że ja by kolega wyjechał tak jak wcześniej jechał, czyli od środka i zobaczyłby się praktycznie, no, że tak powiem, front na front, no to kolega nie miałby tu najmniejszych szans, także bardzo przytomna gra. No i proszę bardzo, spotkaliśmy tu też B1, niestety kolega wyjechał na górkę i nie trafia, ale teraz już troszkę się dinga widzę od boku, bo to autocelowanie jest. Nie wiem, po co kolega tutaj używa autocelowania i czego stoi do nim troszeczkę bokiem, ale już na szczęście B1 nie przebiła kolegi, chociaż nie miała prawa zresztą przebić, aczkolwiek kolega troszkę ją olał i troszkę bokiem, tak niefajnie to wyglądało. Natomiast kolega ciśnie dalej, ma już 5 fragów, jeszcze jeden i będzie Top Gun. Natomiast Churchill 3 robi jak zwykle tam pogrom, zaraz Su-85 pójdzie do piachu z jego ręki, natomiast Su-85 z górki chyba, a nie, Su-85 walczyło z PZ-3. A Churchill jest tutaj i znowu autocelowanie, w sumie no, można tak robić, ale ja bym jednak wolał normalnie strzelać, ale widzimy jak kolega sobie świetnie daje radę i z autocelowania to działo jest bardzo dobre, widzieliśmy to szybkie przeładowanie z dobrą penetracją, celne strzały, a tutaj artyleria chciała pokarać kolegę za te strzały, ale właśnie autocelowanie, jak już jedziemy, to właśnie jak już jedziemy, unikamy właśnie tak jak teraz artylerii, to wtedy można autocelowanie użyć, a tak jak sobie w mieście, to czego nie strzelać normalnie, czego nie ćwiczyć swojego skilla, no ja nie wiem. Ale na razie mamy, no już mamy medal, znaczy nie mamy medalu, tylko mamy Top Guna.
No i został sam kolega z Artą, Susowy się 2A. No i sytuacja jest taka, że oni mają, no, 5 pojazdów. Jakby Su nie było, no to kolega mógłby się pokusić o medal, jak to się tam nazywało, Kołbanowa. Właśnie. A niestety kolega jest Artą, zobaczymy jak to dalej się rozegra. Valentine jest na środku i ma... jest bokiem po prostu. Co ja tu będę więcej mówić, jest bokiem. I już w tym momencie nie trafił ani razu, bo kolega się świetnie majtał, strzelał bardzo ładne strzały, naprawdę. Muszę tutaj kolegę pochwalić za siódmy frag, jeszcze jeden i będzie tak zwany medal Radia Waltersa. Artyleria na szczęście buduje, kolega zastanawia się, czy nie zjechać na dół. To jest dobra decyzja, ponieważ artyleria może być tam, gdzie pozostałe artylerie, ale jednak kolega nie skręca w prawo, tylko pojechał na lewą stronę. Wolę sobie pojechać lodowcem, bo już tam był jeszcze konwenter, ostatnia pozycja konwentera, aczkolwiek ten konwenter już może być koło naszej bazy, ponieważ to już mogło być dawno, dawno temu, ale kto to już wie. Zobaczymy za chwilę, czy będzie na bazie, czy nie. No ten pojazd nie jest zbyt szybki, jak widzimy 40, to chyba jest max tym czołgiem, który wyciąga, także wracanie się na bazę przez tak długi okres może spowodować niestety skapowanie tej bazy, bo Suso się 2A nie pomyślał o tym, żeby zostać niestety na bazie. No i cóż, pojechał. I teraz będzie konfrontację miał z Grillem i zobaczymy, kto będzie mieć lepszą lufę, kto wygra to starcie, ale są już dwie artylerie się wyspotowały. Ale niestety chyba Su nie wygra tej konfrontacji, ponieważ cały czas jedzie, jak Grill się tam zatrzymało i niestety teraz ta francuska premka artyleria 5 poziomu zabija Su Sojusz 2A i kolega jest sam na 4 czołgi. A wcześniej było ile? Wcześniej było 5, ale kolega zniszczył Valentina. A to już nie będzie chyba koło... No nie będzie koło Banowa. Szkoda wielka. Mówi się jeszcze kolejny medal do kolekcji. Kurczę, coś mi przepraszam. Weszło w gardło. No i cóż, Matilda tak jakby cały coś się świeciła. I gdzie ona jest? Chyba po prawej stronie kolegi, ale kolega woli rozwalić artylerię i to będzie dobry pomysł, tylko artyleria się już cofnęła. Więc trzeba by to jakoś rozegrać mądrze, żeby teraz nie zginąć, a wygrać tą bitwę, ponieważ jest to spokojnie do zrobienia. Dwie artylerie nie stanowią dużego problemu, chociaż szybko przeładowuje, szczególnie ten francuski premium. A niestety kolega nie decyduje się walczyć z tymi czołgami, tylko tak jak wcześniej chyba mi się wydawało, skręci tam w prawo i pojedzie z tamtej strony. Chce taki wywołać zaskoczenie u przeciwników, natomiast ja to przewinę, ponieważ 7 minut, a tu będzie sporo teraz jeżdżenia, ten czołg nie jest zbyt szybki, także tu nic się na razie nie będzie działo, przynajmniej tak mi się wydaje. No właśnie, tu od razu trzeba pojechać na prawą stronę. Ja od razu na prawą stronę pojechał i już pewnie ten francuska artyleria, znaczy już by pewnie jej nie było, może tak to ujmijmy w skrócie, ponieważ wracała dopiero na bazę, teraz pojedzie tam, gdzie jest kolega, kolegi tam nie będzie. A nie, kolega jeszcze inaczej, wraca się na kapa, no to jest ciekawy pomysł. No nie, chyba nie. Autentycznie, chyba będzie się bronić chyba na kapie, czy nie? Przyspieszmy to jeszcze szybciej, a jednak faktycznie. Konwenter dojechał, tak jak się spodziewałem, na kapa. No i cóż, tu już możemy zwolnić. Ale tylko na chwilę, czyli pojechał na górkę. O, patrzcie się, grille! O, tego to się nie spodziewałem, że grille tutaj przyjedzie. Oj, czas podpało. Piękna sprawa, piękna. Dobra, znowu możemy przyspieszyć. Bo to troszkę za długo trwa. A francuska arta premium nie trafiła. Może przyspieszmy to jeszcze szybciej, ponieważ no to jest sporo jeżdżenia, a tu się nic nie totalnie nie dzieje. Kolega próbuje jakoś to wygrać. Nie, tutaj koledze czasu przypadkiem nie zbraknie, bo zostało już tylko 4 minuty, także no... Może być troszkę cienko z czasem. Już możemy troszkę zwolnić. Całkowicie. Uwaga, uwaga. Kolega skanuje otoczenie. Nie ma nic. Przyspieszmy troszkę. Żeby ten odcinek nie był aż taki długi, bo to nie ma sensu, żeby aż tak tutaj... Dobra, tu już zwolnimy. Długo trwało. Nie wiem, czy francuska arta nie ma jakiegoś zbytnio dużego strzału, ale jak będzie bokiem kolega, to może być taka średnia sytuacja, ale kolega myśli, nie wjeżdża na kapę, nie daje znaku, że jest na kapie. To jest dobre zagranie. Patrz, by przejechał normalnie. O proszę. Konwenter dojechał chyba. I co teraz kolega zrobi? W
obraca się na kapa, no to ja nie wiem. Czy kolega najeździł w tej bitwie? Przyspieszmy to jeszcze szybciej, bo to widzę, że to jest jeżdżenie przez mapę cały czas. Wow, 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 wow. Troszkę się prze... Oj, jakie jest strzały niedobre. Jakie strzały niedobre. Oj, 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 oj. Przede wszystkim zdekapować. Ja nie mogę, ale teraz kolega nie trafia. Ale udało mu się zbić kapa, ale niestety został wykończony przez tę... niestety wykończony został przez francuską artę. No mogłoby to trochę to lepiej wyglądać, szczerze mówiąc. Ale nic, no kolega chciał dać się wszystko, chciał element zaskoczenia wykorzystać, chciał tyle rzeczy wykorzystać, że w końcu mu się to za bardzo nie udało, tak jakby chciał chyba. No niestety zakończy się ta bitwa porażką. A więc nie będę już tutaj więcej nic mówić, po prostu zapraszam was na wyniczki. A oto i wyniczek kolegi G4 RBU 5 z klanu 1 DPGS. Tutaj kolega otrzymał Top Gana, duży kaliber, obrońcę, medal Radleya Wartersa, masterkę, no i parę za podpalenie widzę, że no sporo tych medali tutaj wyszło, a niestety porażka. Zobaczmy sobie tak, no widzicie, no bardzo ładny wynik expo podstawowego, masz 1268, no i 2226 damage'a, jak na pojazd 5 poziomu, to ja czasem pancerem 4 mam problem zrobić taki wynik, pomimo tego, że strzelam z chałubicy, a tutaj kolega ładnie zdobył to na tym oto czołgu. No i cóż, cóż my tu mamy dalej? Kolega tutaj zarobił, widzę, 25 tysięcy, ponieważ nie używał żadnego golda. No strzały 33 na 29 to jak na takie szybkie strzelanie i na... No troszkę tam było w pewnym momencie chaotycznie, szczególnie pod koniec z tym strzelaniem, ale to już może kolega... Jak podskoczyła mu adrenalina? Nieważne, adrenalina, o, jakoś tak. Dobra, bitwa trwała do, no, praktycznie bardzo długo. Bo prawie cały możliwy czas, czyli 13 minut. No i cóż, totalny ex wyszedł 1268. Za bohaterstwo i te inne sprawy, także naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik. No i oczywiście bitwa sama w sobie też była bardzo, bardzo ciekawa i interesująca. No i cóż, tak mi się prezentowała bitewka tego oto gracza. Myślę, że ona się spodobała, bo mi się naprawdę bardzo podobała, fajna rozgrywka i nie było kampienia, a właściwie to było cały czas jeżdżenie. No i cóż, jeśli spodobał wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli wam się nie podobał, no to łapkę w dół. No i oczywiście, jak chcecie być na bieżąco z moim materiałem, zalecam zasubskrybowanie mojego kanału. Jeśli wam się naprawdę spodobał ten odcinek, możecie go nawet gdzieś udostępnić w necie czy coś, żeby też większa ilość osób zobaczyła ten jakże zacny wyniczek. No i cóż, z mojej strony to byłoby na tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!